Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj mam dla Was bardzo proste i neonowe zdobienie, więc myślę, że przypadnie Wam do gustu. Główną rolę w dzisiejszym zdobieniu będą odgrywać po raz kolejny spider żele, ale po raz kolejny jest to coś innego. Jeżeli chodzi ogólnie o produkty takie jak spider żele, są to produkty bardzo gęste, które możecie naciągać, tworząc przepiękne proste linie, tworząc bardziej zaokrąglone elementy, tworząc zdobienie w bardzo szybki i prosty sposób. Możecie też ich używać jako dodatek do zdobienia, gdzie one są tylko wplecione w stylizację. Jeżeli chodzi o spider żele, nagrałam naprawdę już kilka filmów. Mamy tam test spider żeli z Silker, mamy test spider żeli z AliExpress, mamy różne metody ich aplikacji, mamy zdobienie, w którym spider żeli jest tylko dodatkiem. Wszystkie te filmy wrzucę Wam po prostu na dole w opisie, natomiast najciekawszy moim zdaniem filmik znajdziecie tutaj. Jeżeli nie wiecie jeszcze, czym są spider żele, zajrzyjcie tam, a jeżeli chcecie poznać nową odsłonę spider żeli, to zapraszam Was do oglądania dalej. Nowa odsłona jest bardzo intensywna, neonowa, kolorowa, bo są to spider gum marki Semilac. Semilac wypuścił do sprzedaży 4 nowe spider gum, czyli spider żele właśnie tej marki. Słoiczki wyglądają dokładnie tak, piękne diamenciki, a tutaj macie informacje o tym, co znajduje się w środku, numer oraz kolor. Jeżeli chodzi o te produkty, zostały wypuszczone do sprzedaży już 4 nowe kolory, bo marka ma w swojej ofercie już te bazowe kolory, biały, czarny, srebro, złoto, a teraz mamy intensywnie neonowe 4 nowe kolory. 3 z nich są w edycji limitowanej i są to kolory właśnie te bardzo intensywne o numerach 6 Neon Orange, 7 Neon Yellow oraz 8 Neon Green. Pięknie intensywne kolory. Słuchajcie, no nie mogłam się na nie napatrzeć już w słoiczku, ale za chwilę pokażę Wam każdy z nich. Natomiast jeden kolor, czyli Red o numerze 9, trafia do oferty na stałe. Jeżeli chodzi o te kolory, mamy tutaj numer 6, czyli Neon Orange. Kolor, który w ogóle nie traci swojej intensywności, zarówno na białej bazie, jak i na kolorze czarnym jest bardzo widoczny, bardzo ładnie kontrastuje i ten produkt będzie na pewno taki wielozadaniowy. Ja już mam kilka pomysłów na to, w jakich zdobieniach można by go użyć. Numer 7 to jest Neon Yellow i to kolor, który najbardziej spodobał mi się w takim początkowym zamyśle, bo on pięknie kontrastuje na przykład z granatem czy z kolorem czarnym. Natomiast okazało się, że na tych ciemnych kolorach on nieco traci swoją intensywność i ostatecznie dużo bardziej podobały mi się pozostałe kolory. A co najbardziej mnie zadziwiło, z całej czwórki najbardziej podoba mi się kolor numer 8, Neon Green, który, słuchajcie, wcale nie jest dużo ciemniejszy od tego żółtego, ale on jest najbardziej neonowy z wszystkich, najbardziej intensywny i w ogóle nie traci swojego koloru, swojego krycia na białym czy na czarnym. On na obu tych kolorach jest mega widoczny, więc ja myślę, że mogę go połączyć naprawdę z każdym kolorem i on na żadnym nie straci swojego koloru, więc naprawdę ta zieleń mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. No i klasyk numer 9, czyli Red, kolor czerwony. Jest to taki troszkę zgaszony, bardziej czerwony, przyrównując przynajmniej do tych neonowych kolorów. I on trafia do sprzedaży na stałe, więc nim zajmiemy się może w kolejnych filmikach albo w jakimś zdobieniu, pokażę Wam, jak go wykorzystać. A dzisiaj w zdobieniu chciałabym się skupić bardziej na tych 3 bardziej neonowych, intensywnych kolorach. Wiem, że w tym filmiku zdecydowanie za dużo razy używam słowa intensywny i neonowy, ale inaczej po prostu tych kolorów nie można opisać. I chciałam pokazać Wam właśnie tą intensywność i neonowość jak najlepiej, dlatego jako bazę wybrałam kolor biały i czarny do zdobienia. Ale żeby nie było tak prosto, że po prostu pomaluję sobie kolory białe i czarne na zmianę, to wybrałam inną trochę metodę i postanowiłam wszystkie paznokcie podzielić białym i czarnym na pół. Natomiast na jednym paznokciu wzdłuż, na drugim w poprzek, na pozostałych na skos, żeby trochę to urozmaicić. Dodatkowo połączyłam też w różny sposób te wszystkie spider żele, na niektórych jest tylko jeden, na niektórych mamy 2 w zestawieniu, żebyście mogły po prostu zobaczyć takie różne rozwiązania. I w ten sposób możecie zobaczyć, jak powstaje sobie to zdobienie. Oczywiście tutaj kolor biały i czarny jest głównie po to, żeby pokazać Wam, jak te kolory się prezentują na tych skrajnych kolorach. One wtedy najlepiej
Możecie ocenić ich krycie, ich kolorystykę, czy nie tracą właśnie tej mocy, więc to sobie możecie ocenić same patrząc na te zdobienie. Ja postanowiłam położyć na wszystkie te biało-czarne paznokcie warstwę topu i dopiero wtedy kładłam sobie te spider gum. I muszę tutaj zaznaczyć, bo ja te paznokcie już nosiłam ponad 2 tygodnie temu, już mam właściwie je zdjęte, więc mogę sobie ocenić trwałość i przyznam Wam, że ja miałam kilka tych spider żeli i najbardziej wycierał mi się ten srebrny i złoty z Silker. Te z AliExpress troszkę chyba lepiej, natomiast te po 2 tygodniach, słuchajcie, ściągałam całe. One się w ogóle nie wytarły, aż byłam zdziwiona, bo też robiłam to w ten sposób, że kładłam top i dopiero na top kładłam te spider gum. Dlatego albo po prostu na topie połyskującym trzymały się one lepiej, bo teraz robiłam na połysku, albo po prostu trzymają się lepiej. To jeszcze będę sobie testować, ale naprawdę po 2 tygodniach ściągałam calutki wzór, w ogóle nic się nie wytarło. Ja używam sobie do tego takiej pięknej sondy z koralikami. Jak wiecie co, chyba może bym nagrała teraz aktualizację właśnie tych wszystkich produktów do zdobień, czyli pędzelków, właśnie tam jakieś te sondy, jakieś dodatkowe kopytka, co o tym myślicie, bo trochę się tego nazbierało, ale część z nich już wymieniłam na nowe w porównaniu do poprzedniego filmu, więc może przydałaby się taka aktualizacja. Przyznam Wam szczerze, że na początku nie mogłam się odnaleźć w tym zdobieniu, chyba dlatego, że to jest takie połączenie po prostu takich kolorów bardzo kontrastowych, aż za bardzo, biały, czarny i neony. Najbardziej z wszystkich podobał mi się paznokieć mały oraz kciuk. Tam mamy biały i czarny na skos z dodatkiem zielonego spider żelu. No słuchajcie, ja nie wiem co się stało, bo ja, wiecie, za zielonym i za fioletowym to ja nie przepadam. Oczywiście w niektórych odcieniach mi się podoba, szczególnie brokatowych, ale to nie są kolory, które lubię najbardziej. Zdecydowanie wolę niebieskości, beże, a nawet te różowe. Ale słuchajcie, no najbardziej z wszystkich podoba mi się ten zielony spider gum, przez to, że on jest taki intensywny, wyrazisty, kontrastowy, po prostu bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, który z nich najbardziej Wam się podoba, co w ogóle sądzicie o spider żelach, bo ja muszę przyznać, że jest to jedna z niewielu takich nowości. One weszły już 2 lata temu, 1,5 na pewno i one nadal są na topie. Więc to jest coś, co można kupić i po prostu na dłuższy czas, cały czas używać, bo one już po prostu zostaną z nami na stałe. Jeżeli miałabym kupić jeden spider gel, to bym kupiła kolor czarny. Natomiast gdybym miała wybierać drugi, to chyba skusiłabym się na neonowy, bo to można fajnie połączyć. Czarny to jest klasyka, czarny to jest podstawa. Biały używam bardzo rzadko, o dziwo. Natomiast właśnie neony w porównaniu z czarnym, tworząc taki kontrast, no, ja mam już całe mnóstwo pomysłów na zdobienia. Jedno z nich pojawi się w najbliższym czasie w projekcie Lakierowniczka Inspiruje na moim Instagramie, więc jeżeli chcecie zobaczyć znów ten piękny, zielony, neonowy spider gum, no to zapraszam Was na mój Instagram. Na dzisiaj to już jest wszystko. Jestem ciekawa, jak podoba Wam się zdobienie, jak podobają Wam się te spider żele, co o nich sądzicie, które kolory Wam przypadły do gustu. Może kogoś tak jak mnie zaszokował ten zielony? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, pa pa!